Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zagrajmy w Minecraft, wideo recenzja. Będziemy sobie dalej z RTX-em biegać po mapie i zobaczymy, co fajnego się uda zrobić. Na czym my w ogóle skończyliśmy ogólnie ostatnio? Szukaliśmy jakieś miejscówki na Hacjentę dla nas. I tak powiem szczerze, jeszcze nie wiem do końca, dokąd iść, ale... Ale gdzieś to mam nadzieję, że znajdziemy. Jakbyście słyszeli gdzieś w tle jakieś hałasy albo coś, to mój mały prezelek, ten gościu z miniaturki, Korgi, to... Zresztą roczny już Korgi. To właśnie... on jest już rok i dwa miesiące ma. Jakiś stary senior już, ojeju. W każdym razie... Mój mały, słodki Korgi lubi się o tej godzinie porannej bawić piłeczką, więc czasami będzie sobie podpiskiwał, kręcił się, przyniesie piłkę do mnie, popiszczy trochę. Jak to takie małe Korgi, one są bardzo atencyjne, przynajmniej mój jest atencyjny, nie wiem, może wszystkie nie są, ale podejrzewam, że akurat ta atencyjność jest cechą wspólną, chociaż, jak mówię, mogę się tutaj mylić, nie? Rówka tam jest, ale nie chcę uczyć ze mną. Zastanawiałem się ostatnio, czy dałoby się położyć w tej grze taki ładniejszy design, ale to wymagałoby, żeby ta całą grę od początku zrobić, no bo nagle byłoby trzeba zrobić, że to się sypie. No, byłoby problematycznie, chociaż pewnie dałoby się te półkostki chociaż zrobić. Może to byłaby jakaś opcja? Ale na razie to sobie pobiegam. Trochę porobię rzeczy. Mam nadzieję, że mi się będzie dobrze tutaj spędzało czas. O, wilczek! Wilcze się kupuje z krówką. Czy wilki jedzą krowy w tej grze? Tak, by the way. Czy wilki w ogóle cokolwiek atakują? Znaczy, ja wiem, że jak go uderzę, to zacznie mnie gonić, nie? Ale czy... Czy on ogólnie poluje? Wilki polują, nie? Jakby to nie jest, jakby wiecie... Propaganda. Tylko, no, wilki są mięsożerne. I konsumują zwierzaczki. To część świata. Nie jest nic złego, bo one po prostu chcą przeżyć. Może gdzieś tam pójdziemy? Czy tam jest obok dżunglowej doliny, a ja tak dżunglową dolinę tak średnio bym powiedział. Tak szczerze, ale... Okej. Z dwojga złego lepiej tam właśnie mieszkać, niż być bezdomnym. Też pewno powinienem powiedzieć osobom w kryzysie bezdomności. To jest chyba taka poprawniejsza wersja. Znaczy, na pewno jest poprawniejsza, ale nie wiem, czy... O, co to jest? Nasiona. Nie, to nie potrzebuję. Mam już dużo nasion. Natomiast nie wiem, czy w przypadku gry to jest potrzebne, żeby tą nomenklaturę poprawiać. Nie jestem pewien. Lizak świeci, cholera. Nic nie widać. Ale naprawdę, to słońce daje w kość. Kurde. Okej, dobrze. Pójdziemy?
Skakanie po tych górkach nie jest łatwe. Ale pewnie skakanie ogólnie po górkach nie jest łatwe, więc podejrzewam, że to jest kanoniczne. Dobra. Czy stąd widzę jakiś teren, który chciałbym odwiedzić? Tutaj nic, naprawdę nic, kompletnie nic mi to nie spodobało. Aha, dobra. Słyszę pająka gdzieś. Chyba szkielet gdzieś słyszałem. To jest biom grzybowy? To jest. Nie, to jest zwykły biom, tylko jakby... by liść opadł? Nie, ziemia normalnie. Nie rozumiem. O, mały wilk, lols. Ale ładny. Jakieś takie różne tereny dodali, takie... jakby to nazwać? Rodzaje ziemi? Natomiast, jak rozumiem, nie mogę ich podnieść. Chociaż, hej, jak one się w takim razie pojawiają? Może tam coś będzie lepszego? Ale fajnie to wygląda, że ryby pływają. Naprawdę, to jest... O nie. Otwór rzeczy jest niebezpieczny. Szybko płyń. Dobra, ale wodne zombie to trochę, no, nie podoba mi się to. Proszę mi nie bić. Dobrze. No coś tam może być. Tam wydaje mi się, że jest trochę... trochę bardziej równinny teren. Trochę tak to wygląda przynajmniej. Zresztą może być jakiś taki bagienny teren, bo widzę, że jakieś takie drzewa są inne kolory. Ale to może to ray tracing i plus te tekstury, które mam wrzucone, których jeszcze nie znam, mogą być mylące, powiem szczerze. O kurwa! Żółwox! Ale zajebiście! No ja. To jest coś, co ja lubię najbardziej. Żółwiki. Więcej żółwików. Ale super. Nie jest to mój ulubiony biom. Tak smutno to wygląda. No ale chociaż sobie trochę węgla wykopię. To jest? A to jest miedź. O kurde. Dobra. Te kości wyrzucę. Kości zostały rzucone, nie? Szarcie mi się znowu kończy, to niedobrze. Nie no, fajnie byłoby z jakimś tak najbliższym czasie pacjentę sobie jakąś zbudować. Choć
ciągle nie mogę znaleźć teren, który by mi się spodobał. Może ta wysepka? Może bym ją sobie oczyścił trochę? Mnie jest źle. To jest pustynia? No jakiś taki... bez rewelacji. Ale tam, po drugiej stronie... O! Trochę większy teren? Taka... chyba wyspa? Może nie wyspa, może po prostu... nie wiem, teren oddzielony... nie wiem, co to jest, rzeką... nie, to chyba nie jest rzeką, morzem, jeziorem... nie wiem, co to za basen wodny jest. A nawet pod wodą ten ray tracing robi takie dziwne efekty, aż takie niezrozumiałe dla mnie. Nie, to jest, że jakby odbija się od tafli wody? Fajny efekt to jest, naprawdę. Wow, czy ktoś do mnie tam strzelał? Czy mi się wydawało? O, tam może być ładny teren. W sumie może mi się spodoba nawet. O, tutaj mógłbym się rozbudować, naprawdę. Tam jest jakaś wieża, fucking. Tam są te durnie, kurde. O no, będę miał takich atakujących sąsiadów. Czasem się ma takich sąsiadów, czy nie? Co się ich nie lubi, ale się ich ma, więc się ich akceptuje. Może warto byłoby ich zaakceptować, rzeczywiście. Tutaj zbudujmy domek. Też jest raczej w zgodzie z naturą, więc wolałbym nie budować nie wiadomo czego dużego, tylko raczej skupić się na tym, żeby się miło mieszkało. Więc mam trochę drewna, tego świerkowego. Teraz tak. Pojedyncze drzwi. Tak. Chociaż nie, bo jeszcze jeden poziom niżej powinien być. Jeszcze wyżej jeden. Okej. Dobrze. Teraz tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Jeszcze jeden. To będzie zwykła deska. Tak, w tym miejscu będzie zwykła deska. Tak by się przydało, żeby było takie okna mniej więcej. Więc tu już można budować zastój. Teraz, oj, to nie tu. Więc tu będzie jeden drewno, dwa okna, drewno. Możemy tu już robić słupek. Co nie? Jakby wychodziło na to. Już chcę tutaj mieszkać, to już tu mogę łóżko dziabnąć. Już jest zachód tak naprawdę. Mam jakieś zwykłe drewno do przerobienia? Tak, to TBH to trochę nie. Czarnego dębu, świerkowa. Nie wiem, czym się różni czarny do podświerku, więc... aha, drewno, no tak. Tak mniej więcej to będzie wyglądało tutaj. Jak by the way, mam
Mam sadzonkę świerku. Wiem, że na tym biomie nie powinien rosnąć świerk. To może źle wpłynąć na lokalny tutaj biom. Ale cóż. Spróbujemy. No, jakoś tak w ten sposób będzie się kręciło to wszystko. No, tak bym to przewidywał. Tu mamy trochę ciemniejszy ten dąb. Wydaje mi się, że tu warto byłoby to zrobić. No nie pasuje mi to, nie będę kłamał. Mam 7 skrzyniarz, lol. Więc tak, na razie... To bym zostawił. Na razie większość tych rzeczy... Większość tych rzeczy bym podkładał. Dobra, pochowam to wszystko. Węgiel też. To też. Płot może mi się przyda. To odłożę. To mi się nie przyda. To mogę zostawić sobie. Dobra. A, czekaj, bo odłożyłem duży mięśniczy. My go bym potrzebował akurat. Pewno mi się przyda. Ale raczej siekiery bym najpierw zrobił. Miecz też mógłbym zrobić. Już będę miał, to będzie lepiej trochę. Dobra. Mam nadzieję, że sadzonki wypadną, bo chciałbym posadzić więcej takich drzewek. A to się zaraz przebiegnę i to obczajimy. Na razie to nie jest ważne. Okej, jedno okno. No dobra, i teraz zróbmy tak. A szerokość tego. O. Nie tak. Tu. I na szerokość. Na szerokość tego? Na szerokość tego zrobimy taki dach u góry. Wygląda dziwnie. Nie podoba mi się. TBH nie podoba mi się. Zwiększymy jego szerokość. Zróbmy tak.
to. I teraz tu. Więc jakby... Będzie tak. Jeden stopień wyżej. Tu. I od razu tu. Jeden stopień wyżej, tu, tu, tu. Coś tego typu. Nie jakoś perfekcyjnie, ale brzmi legit. Patyki pospadały, ale chyba nie nasionka, to niedobrze. A nie, są, dobra. Są nasionka, nieważne. Są nasionka. Niech rosną. Patrz, urosło. Jesus Christ, co ja z tym drzewem zrobię teraz? To fakt, mnie chyba czort pokusił, naprawdę. Okej. Okay. Dobra. Oła. Pod jestem. Fajnie bym chleby zrobił może. Marchewki, a nie wiem, czy nie będę je przerabiał na coś. Można jedzenie zrobić? Wydaje mi się, że tak zostawimy. Czekajcie, bo ja derta bo odłożyłem. A dirt mi się przyda teraz. No i zabrakło kurczaczki. Niedobrze. No i no teraz by się świerk przydał, no. A niedobrze bym powiedział. Bo nie widzę tu w okolicy świerków. Czy jeden tu mi wyrósł, nie? A dobra, pójdźmy najpierw w tą stronę i zobaczymy, czy będzie świerkowe. Świerkowe drewno. Chociaż czekaj, chwila. Zmienimy się. I zobaczmy. Kurde, nie wiem, w którą stronę bardziej jest szansa, że będzie świerkowe drewno. Pójdę w tą, zobaczymy. No, moim celem nie jest to, żeby psuć tą tutaj... Psuć ten teren. Oj, nie. Oj, to nie. Jak będzie trzeba, to ja będę budował powoli ten dom, w sensie, wiecie... Będę wsadził jedno drzewo, zetnę je, zasadzę dwa kolejne, zetnę je. Zasadę pięć kolejnych, zetnę je, tak wiecie. W
Sprawdźmy tylko, czy jest tam świerk. Nie wygląda, ale... Może muszę zciąć, żeby zobaczyć różnicę. Czasami tak jest. No nie jest to świerk. Dębowa. No nic. Wracamy w takim razie. Póki mnie ekipa... Serio, już się zombie pojawiły. Jesus, sorry, że to używam. Ale przypał. Ale mnie w chuja zrobiłeś, szkielecie, naprawdę. Ojeju. Miał brzydką ciałkę później. Dobra, mam nadzieję, że to zarośnie. To też są pewnie dęby, co nie? No oczywiście, że to jest dębowa dolina. Dobra, mam jednego świerka, więc... Wykorzystajmy go do dobrych celów, że tak powiem. Że więcej sezonek nie miałem świerkowych. A może gdzieś szkielety pomarły mi tutaj. Jakieś brzozy jeszcze mam. No dobra, no nic. Liczę na ciebie, drzewko, że dasz mi co najmniej dwie sadzonki sosny. Co ty na to? Dogadamy się? Taka opcja? Proszę. No co tu jest? Taka dziura? Ten teren nie jest najlepszy, ale... Spokojnie, jakoś to ogarniemy. A to może być przewaga, tu możemy zrobić piętro... Dobra, zrobimy tak, piętro niżej będzie. Wiem, że to takie jest trochę brute force i to powinno trochę inaczej być. Ale to jeszcze na spokojnie. Proszę. Sezonka. Kurde, jak mi nie wypadnie ani jedna, to trochę przypał, nie? Tak szczerze mówiąc. Teraz tak, ja bym chciał mieć... Tutaj takie jedno wielkie, ładne okno. Nie, tutaj z tyłu bym chciał mieć tak samo okna. Ładniejszy widok jest. No nie wiem, gdzie jest ładniejszy widok w sumie. Dobra. Jedno takie. Dobra.
Dobrze. Panie Świerk, dał pan... A, jest jedna. Jest jedna. To już jest, jesteśmy już na zero, to już jest super. To jest trochę ryzykowne, nie będę kłamał, że jesteśmy na zero. Liczę, że za chwilę się pojawi kolejne. Powoli, powoli do celu. Ale okej. Okay. A. Dąb. Okej, okay, tutaj. Dobrze. Tu z tyłu chciałbym mieć odbicie lustrzane na okien. No tak, ale nie będę miał drzwi, więc... Mógłbym o jedno więcej zrobić. Tak chyba zrobię, o jedno większe. Chociaż po co mi tyle okien z tyłu? W sumie niech będzie jasno. Więc tak. Tu jest ściana. Tak jest. I tu powinno być okno, tu już jest zamknięte. Są nie dwa, a zróbmy na trzy. Będzie płot, tu będzie... I teraz tak, tu powinno być już do góry. Raz, dwa, trzy... Okej, okay, i tu. Jak to wygląda? Normalnie. Tak, okej. Okay. To wygląda spoko. Właśnie, jak tam moje sezonki ukochane? Coś wypadło jeszcze, proszę? I szpatyki, wiadomo. O, sezonka dębu w ogóle. Ojeju, nie to. Ich rośnie sobie. No daj mi sezonkę jeszcze jedną. O, jest. Jest druga. Worf. Z jednego drzewa mamy dwa drzewa. Nice! Plan spełniony. Tak to się będzie kręcić. Trochę słabo z żarciem na razie, ale spoko, to jakoś ogarniemy. Zajączki biegają, ale super. A, tu możemy już drzwi postawić tak przy okazji. Będzie takie okno tego typu. Oczywiście będzie taka podłoga. Chyba, że tu podłogę zrobimy brzozową. No, zrobimy tak. Podłoga będzie brzozowa, żeby kolor był trochę inny. Zresztą tu zrobimy też pół piętro, w sensie... Aha, czyli na tej stronie będą schody do góry. Aha. Dobra, zrobimy tak. Ej, czy to nie jest to drzewo, co przed chwilą je posadziłem? Wow. Wow, 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 w takim razie. Żadne ptaszki nie mieszkają na tych, naszych drzewkach, bo... Na razie te drzewka podchodzą pod częste przeprowadzki. Wiem! O kurde, na tym drzewie u góry zrobimy domek na drzewie. Zawsze marzyłem, żeby mieć domek na drzewie. Tak! Zrobimy z tego domek na drzewie. Wow! Dobra, czekajcie, muszę to zapisać. Sorry, na drugi ekran wejdę. Jakie mamy projekty w Minecraft do zrobienia?
Okej. Do zrobienia mamy tak. Ogródek, domek na drzewie, kopalnia. Ja nie wiem, co jeszcze. Dobra, na razie ich to zostanie. Jaram się. Nice, ale mamy fajne pomysły. Dajcie znać, jak macie jakieś swoje idea, co mógłbym tu zrobić. Jestem chętny, żeby coś tu pokombinować, tak przy okazji. Co to za drzewo jest? Dlaczego ono tu jest jakby... Aha. Tak tu rośniesz. Byście widzieli teraz pracelkę. Leży na plecach. Z brzuszkiem do góry. Łodziak mały. To są jakieś takie trochę większe. O! Tam jest kumpel, którego chcemy dopaść. Ej, on tu był przed chwilą jeszcze. Czy on pola znikł? Powinien tu być. No, no jestem pewien, że szkieleta widziałem, no. Wait the moment, coś mi się... Czy ja już mam zwidy? Nie, no jaja sobie ze mnie robicie. To jest niemożliwe, żebym to nie widział. Wow. To ja już mam jakiś taki większy problem, wydaje mi się. Jabłko. No dobra. Tego chyba też nie było przed chwilą jeszcze. Szkoda, bo akurat szkielety by nam się przydały. Może moje świerki szybciej wyrosły. Jakiś sad albo coś tego typu też by się przydało. Dobra, ale ile mamy z tego materiału? Dużo. Powinno już wystarczyć na co nieco. Trochę jaśniejsza podłoga, ale będzie git. Tutaj damy. Ja, że nie postanowiłem tych skrzynek zrobić wyżej, no ale na razie je zostawię w tym miejscu, póki nie ogarnąłem jeszcze co i jak. Chociaż przesunę je. I tyle.
Na razie powiedzmy, że tutaj postawię je, żeby nie przeginać pały. Czarnego dębu nie potrzebuję, tego też nie. Dobra. Co to jest? Nie to chciałem. Dobra, czyli na razie w ten sposób. O, wypadło. Wpadła brzoza jedna, super. Kurwa. Okej. Okay. Pierwszy raz chyba widzę w mojej karierze grania w tą gierkę, że drzewo się pojawia po prostu wprost przede mną. Dobra, i teraz tak. Ojej, zepsuło się. Teraz tu posadzę drzewo. Tu również. Teraz tak. Tutaj jedno. Tutaj jedno. Niech rośnie sad. Niech będzie natura dookoła nas. To jest ważne. Dobrze. Ale to będzie na dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I zapraszam was do kolejnych odcinków z Minecorgi. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniecie wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.